Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie bardzo piękną księgę biblijną, niezwykłą księgę biblijną, jaką jest Księga Rut. To jest mała księga, która znajduje się w Starym Testamencie, ale dzieje się w niej dużo niezwykłych, ważnych rzeczy, które warto będzie wyjaśnić. Myślę, że dzisiaj wszystkiego nie zdążę, więc rozłożymy ten wykład na kilka części. Księga opowiada historię Rut, bohaterki, która okaże się no, niezwykle pozytywną postacią w ogóle w Biblii niezwykle pozytywną postacią. Co ciekawe, Rut trafi do genealogii Jezusa. Pamiętacie, mam nagrany odcinek o genealogiach Jezusa z Ewangelii, z Ewangelii Mateusza, i tam, co ciekawe, właśnie trafia między innymi ta bohaterka, ta bardzo ciekawa postać. Księga nosi nazwę od imienia głównej bohaterki, no a w oryginale hebrajskim brzmi to megillat, ród, czyli dosłownie zwój, księgi ród, zwój ród, no bo wiemy w oryginale. W starożytności pisano na zwojach. No i opowiada tak naprawdę, jak powiedziałem, księga jest króciutka. Tak naprawdę to są cztery rozdziały, 85 wersetów zaledwie. Te cztery rozdziały to są cztery epizody. To są cztery krótkie epizody historii Rut Moabitki. Tak w wielkim skrócie, zaraz sobie przejdziemy do jakichś tam szczegółów. W wielkim skrócie jest to historia, która dzieje się w zamierzchłej przeszłości Izraela, jeszcze zanim... Plemiona izraelskie stworzą monarchię, stworzą swoje państwo w czasach sędziów. Wtedy w Betlejem mieszka taki człowiek o imieniu Elimelek. Za żonę ma kobietę o imieniu Noemi i mają dwóch synów. Standardowa rodzina dwóch synów, Machlona i Kiliona. I teraz w Betlejem nastał głód. Rodzina Elimeleka, żeby ratować się przed głodem, udaje się do Moabu, do sąsiedniej krainy, ale wrogo nastawionej do Izraelitów, po to, żeby tam ten głód przetrwać. Niestety w tej krainie Elimelek umiera synowie Machlon i Kilion, synowie Noemi i Elimeleka Machlon i Kilion biorą sobie za żonę dwie kobiety, czyli właśnie Moabitki, Orpę i Ród. No i niestety oni też tam umierają. Zostają same kobiety na scenie tej księgi, bardzo kobiecej, zaraz o tym powiemy. Można powiedzieć, że w tej księdze wszystko koncentruje się na kobietach i ona mówi generalnie o radzeniu sobie kobiet w trudnej sytuacji tej, tej takiej starożytności patriarchalnej. No i kiedy właśnie zostają na scenie te trzy kobiety, Noemi, oraz jej dwie synowe, Orpa i Rut. One, Noemi chce wrócić do swojej ojczyzny, do Betlejem. Orpa i Rut chcą pójść z nią. On widać tą łączność, tą więź między tymi kobietami. Natomiast tak naprawdę udaje się z Noemi tylko Rut, no, jako jej taka wierna towarzyszka. Kiedy wracają do Betlejem, one są praktycznie no, pozbawione środków do życia. Wiem, że wdowieństwo, bycie sierotą w tamtym czasie, no to jest pozycja niewiele lepsza niż dzisiaj bycie człowiekiem bezdomnym. Więc Rut idzie na pole żeby zbierać kłosy po żniwiarzach, no okazuje tutaj dużą taką roztropność, ale też duże przywiązanie do Noemi. I widzi to właściciel tego pola, czyli Boaz, po hebrajsku oryginalnie Boaz. I okazuje się, że Boaz jest krewnym Elimeleka, tego zmarłego w Moabie, ojca rodziny. No i kiedy Boaz dowiaduje się, że on jest tak naprawdę krewnym, a więc ma pewne obowiązki, tam mamy takie prawo lewiratu, prawo goelatu, później sobie powiemy o tych wielkich, ważnych instytucjach Starego Testamentu, Boos no, chce spełnić ten obowiązek Goelatu i wziąć ród za żonę, żeby no, zostawić potomstwo Elimelekowi, swojemu zmarłemu krewnemu. No ale tam po drodze jest jeszcze jeden bliższy krewny, który no, pierwszy ma ten obowiązek spełnić. On, on rezygnuje z tego obowiązku. I kiedy Boos wreszcie bierze ród za żonę, rodzi im się syn o imieniu Obed. Księga ród kończy się tym, że Obed jest ojcem Jessego, a Jesse jest ojcem Dawida. Właściwa Księga Ród kończy się imieniem najważniejszego, największego króla Izraela, czyli Dawida. Zaraz to pokażę. I tutaj, może już zanim w ogóle wejdziemy w szczegóły, w pewne meandry i ważne aspekty tej księgi, to właśnie tutaj już widzimy tak naprawdę odpowiedź na pytanie, w ogóle po co ta księga powstała. To jest bardzo ciekawe, bo, bo tu nie chodziło o przedstawienie ścisłych faktów historycznych albo zaspokojenie czyjejś ciekawości ale tak naprawdę ta malutka księga cała powstała w jednym tylko celu aby wyjaśnić skandal który towarzyszy Izraelowi od samego początku ogromny skandal a tym skandalem jest to że w genealogii największego króla Izraela mesjańskiego króla Dawida pierwszego prawdziwego króla Izraela bo Saula nie liczymy w rodowodzie tego właśnie króla znajduje się moabitka a więc członkini no, znienawidzonego, wrogiego narodu, jakim był Moab. Tak? I trzeba było ten skandal wyjaśnić, no bo opowiadano sobie tą historię, że w rodowodzie Dawida, największego króla Izraela, można powiedzieć tego, który rozpoczął dynastię królewską w Jerozolimie i w Judzie, znajduje się Moabitka, czyli Dawid ma w sobie moabickie korzenie. Więc to trzeba było wyjaśnić. Tutaj trzeba było opowiedzieć, czy stworzyć pewną nawet historię, bo rut jest postacią autentyczną, to tak jak mówię, no nikt by nie wymyślił czegoś takiego, że, żeby Dawidowi do genealogii włożyć y, Moabitów, więc sam fakt obecności rut jest tutaj zapewne autentyczny, natomiast historia częściowo może być autentyczna, częściowo może, może być wykreowana. Zaraz sobie powiemy, że ona znajduje się tak naprawdę w literaturze dydaktyczno-historycznej, a w oryginale hebrajskim znajduje się tak naprawdę w księgach właśnie dydaktycznych czy mądrościowych, w Ketuvim, w Pismach. A więc widać wyraźnie, że ta księga ma bardziej charakter pouczający, edukacyjny, moralizujący i taki charakter, właśnie można powiedzieć, opowieści, która ma mieć przesłanie, która ma mieć pewien morał, która ma wyraźny aspekt dydaktyczny poza pewnymi walorami historycznymi. Zobaczmy sobie do tej księgi. O ile w katolickich wydaniach Biblii księga Ród będzie w dziale ksiąg historycznych, o tyle w oryginale w hebrajskim. Ta księga znajduje się w pismach w Ketuwim i w bardzo szczególnej części pism, mianowicie w tzw. Hamesh Megillo, czyli w, zwo, w pięciu zwojach. Mamy pięć ksiąg Starego Testamentu, bardzo szczególnych, dlatego że zostały one właśnie wybrane, żeby były odczytywane podczas pięciu najważniejszych świąt w Izraelu. Zbiór tych pięciu ksiąg nazywa się właśnie. Hamesz Megillot, czyli dosłownie pięć zwojów, pięć ksiąg, pięć zwojów i one są odczytywane na najważniejsze święta liturgiczne Izraela i w starożytności i tak jest też do dzisiaj. I zobaczmy, tutaj wypisałem te właśnie księgi i wypisałem y, święta. Mianowicie na święto Pesach, czyli święto Paschy jest odczytywana Pieśń nad Pieśniami. To jest piękna sprawa o Pieśni nad Pieśniami, musimy kiedyś nagrać odcinek. Księga Ród, nasza Księga Ród jest odczytywana w Szabłot, czyli tak zwane Święto Tygodni. To jest Pięćdziesiątnica. Ma to związek z tym, że szawułot jest obchodzone, to jest święto tak naprawdę starożytne Święto Żniw, tak? Wtedy były zbiory, prawda? Rolnicy wychodzili na pola, zbierali swoje Żniwa, a Księga Ród ma bardzo taki właśnie charakter rolniczy, w tym sensie, że tam jakby rdzeń tej księgi jest wypełniony właśnie Żniwami. To wszystko dzieje się w okresie Żniw, a więc ta Księga Ród... Nasza Księga Ród jest właśnie odczytywana w święto Szawłot, w święto Pięćdziesiątnicy. Zresztą tu jest wielki temat, bo święto Pięćdziesiątnicy to jest święto również nadania prawa, ale o tym później o tym opowiem już no, na pewnie może kolejnym odcinku o Księdze Ród. Księga Lamentacji Jeremiasza jest odczytywana na święto Tisza Be'av. Tisza Be'a to znaczy dziewiąty mie dzień miesiąca Av. To jest bardzo smutne, najsmutniejsze święto w kalendarzu liturgicznym Izraela, dlatego, że to jest święto zniszczenia świątyni. tak? zarówno zniszczenia pierwszej świątyni w czasach niewoli babilońskiej, jak i zniszczenia później drugiej świątyni po powstaniu żydowskim, zniszczenia przez Tytusa. Nie dziwimy się zatem, że no, w to najsmutniejsze święto w roku jest czytana księga lamentacji, lamentacji Jeremiasza, które notabene dotyczą właśnie zburzenia świątyni Jerozolimy. Natomiast zdziwić się możemy, że na święto Sukot, bardzo radosne święto, święto namiotów, jest odczytywana księga Kocheleta a przecież kohelet marność nad marnościami, wszystko marność, ale za tym kryje się też wielka idea, to jest zupełnie na inny odcinek. I piąta księga to jest księga Estery, która jest z kolei odczytywana na święto Purim. Bardzo radosny taki karnawał, można powiedzieć dwudniowe święto w Izraelu, które świętuje właśnie zwycięstwo no, narodu Izraela nad wrogami. Więc mamy bardzo ważny, niezwykle ważny zbiór w ramach Tanachu, w ramach hebrajskiej Biblii. W ramach Ketuvim, czyli pism, czyli tak zwane właśnie Hamesh Megillot. Pięć szczególnych zwojów, pięć szczególnych ksiąg, które są odczytywane na najważniejsze święta starożytnego Izraela. No i wśród tych ksiąg znajduje się Księga Rut. Więc to już samo to pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo ważną księgą dla teologii całego Starego Testamentu, czy teologii całej Biblii. Dobrze, przejdźmy już dalej. Zobaczmy sobie do tej księgi. Mamy tutaj Biblię. Mamy Księgę Ród i widzimy, no, pierwszy rozdział, tutaj, no, nie będziemy sobie teraz całej omawiać. Dzisiaj tak naprawdę zajmę się tylko pierwszymi wersecikami tej księgi, ale zobaczmy sobie może na ostatni rozdział, właśnie od razu, żeby to od razu tutaj wybrzmiało, bo to jest rzecz, która, no, będzie tutaj, powiedzmy, kluczowa i tak naprawdę rzecz, tak jak powiedziałem, która w ogóle zadecydowała, że ta księga powstała i znalazła się w Biblii. Mamy czwarty rozdział, czyli ostatni, tak jak powiedziałem, ta księga ma cztery krótkie rozdzieliki. I proszę zobaczyć, że tutaj 17 werset tego rozdziału mówi tak. Sąsiadki nadały mu imię, no bo mamy właśnie Ród, wyszła za Boza, urodziło się dziecko, sąsiadki nadały mu imię, mówiły, narodził się syn dla Noemi, nadały mu imię Obed, on to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. I tak naprawdę tutaj imieniem Dawid kończy się nasza księga Ród, natomiast to te kilka ostatnich wersecików. One są wyraźnie dodane, to są wersety wtórne i to dużo później dodane do Księgi Ród, dlatego że one właśnie mają no, pokazać jeszcze raz tą genologię, ponieważ Księga kończy się taką króciutką genealogią Dawida, że miał dziadka Obeda, ojca Jessego, z tego Jessego możemy kojarzyć z wyroczni czy z prostwa Izajasza. wyrośnie różdżka z pnia Jessego. To jest oczywiście wyrocznia mesjańska o właśnie królu, zrodu rodu Jessego, o Dawidzie i później o królu mesjańskim. I o ile sama Księga kończy się właśnie imieniem Dawida. To dodana, tutaj nawet mamy przypis, zobaczmy w Biblii Tysiąclecia, genealogia nie pochodzi od autora księgi, gdyż wbrew swej treści nie zawiera imienia Elimeleka. Rzeczywiście ta genealogia została dodana, ona jest wzięta z Ksiąg Kronik, późnych ksiąg i została tutaj właśnie dodana, zresztą też się kończy imieniem Dawida, ale to dlaczego ta genealogia tu jest ważna i to ostatnie zdanie, właściwe zdanie księgi, bo ono właśnie pokazuje skandal. Tego, że w rodowodzie największego króla Izraela znajduje się krew Moabitów, no i trzeba było wyjaśnić, czy tak naprawdę rzeczywiście mamy tutaj Moabitów, którzy no, w pewnym sensie rozpoczęli dynastię królewską w Izraelu. A jak zaraz, to się, zaraz się przekonamy, słowo Moab czy Moabici było dla Izraela czymś niezwykle gorszącym, niezwykle gorszącym. Powiedzmy tylko jeszcze, że w wydaniach katolickich. Księga znajduje się pomiędzy Księgą Sędziów a Księgami Samuela. Z oczywistych względów zaraz pokażemy sobie pierwszy werset. W czasach, gdy rządzili sędziowie. Tak? Akcja tej księgi odbywa się w czasach sędziów, a więc została umieszczona po właśnie Księdze Sędziów. A z drugiej strony właśnie ta genealogia, która jest na końcu, jest, można powiedzieć, jeszcze ważniejszym argumentem za umieszczeniem jej pomiędzy Księgą Sędziów a Księgami Samuela. No, bo wiemy, że księgi Samuela właśnie będą już opowiadać o królu Dawidzie, o początku monarchii i królu Dawidzie. Więc księga można powiedzieć kończyć właśnie imieniem Dawida, no i przechodzimy do ksiąg Samuela, gdzie tak naprawdę największa część ksiąg Samuela opowiada o królu Dawidzie. Więc to umieszczenie księgi, ono się już pojawiło w Septuagincie, tak? czyli w tym starożytnym greckim przekładzie Biblii Hebrajskiej, które powstały jeszcze przed czasami Nowego Testamentu, czyli czasami chrześcijańskimi. No, i za Septuagintą później poszła wulgata, i stąd w tłumaczeniach katolickich ta księga będzie właśnie w ramach ksiąg historycznych, chociaż, jak może sobie to jeszcze kiedyś powiemy, tak do końca historyczną, nie jest, jest bardziej historyczno-dydaktyczną, ale w oryginale hebrajskim, właśnie to jest to, co już wspomniałem, ona znajduje się w innej części, ona znajduje się w trzeciej części Biblii hebrajskiej, czyli dla Żydów i protestantów, ona stanowi część, część tzw. pism. I stanowi wyraźnie dzieło bardziej o charakterze właśnie dydaktycznym, mądrościowym. Dobrze, bez zbędnych przedłużeń, bo tu dużo by można mówić o różnych ciekawostkach związanych z tą księgą. Oczywiście pewne ciekawostki ważne pojawią się, ale przejdźmy już do pierwszych wersetów. Pierwsze wersety, one stanowią takie bardzo ważne wprowadzenie do całej historii. Wprowadzenie do całej historii. I zobaczmy od czego się księga zaczyna. Księga zaczyna się od bardzo charakterystycznego zwrotu. Wajechi bimei szefot hashofetim, Czyli dosłownie i stało się w dniach sądzenia sędziów. Tak, Czyli księga na początku ustala nam ramy czasowe, czyli kontekst historyczny, kiedy dzieje się nasza historia ród, że dzieje się to w czasach, kiedy sądzili sędziowie, ale ta formuła wstępna zawiera jeszcze kilka ważnych informacji, no, które są będą ważne dla dalszej interpretacji księgi ród. Mianowicie pierwsze słowo. Wajechi, to jest bardzo ciekawe, bo to i stało się i było, wajechi bime to jest rzadka forma wprowadzenia do całej księgi. W ten sposób, oprócz Księgi Ród, zaczyna się tylko jeszcze jedna księga biblijna, mianowicie Księga Estery. Wajechi bime, i stało się w dniach, to wajechi wyraźnie wskazuje, że mamy do czynienia z opowieścią, że mamy do czynienia z opowiadaniem, tak? W ten sposób zaczyna się narracja, w ten sposób starożytni autorzy biblijni zaczynają snuć opowieść. To Wajechi można porównać do takiego za siedmioma lasami, za siedmioma rzekami, prawda? Czyli to Wajechi oznacza, że tu się rozpoczyna jakaś narracja w czasie przeszłym, rozpoczyna się opowieść, a jednocześnie no, daje nam to, można powiedzieć, yy, gatunek literacki, określa nam gatunek literacki tej księgi. Ta księga to będzie opowieść, tak? Ta księga to będzie opowieść. I teraz sformułowanie bimesze od Haszofetim, czyli w czasach sądzenia sędziów, jest bardzo nietypowe znowu. Znowu nam mnie się ciekawą informację, bo wystarczyło napisać, czy wystarczyło powiedzieć w czasach sędziów bime, Haszofetim. Natomiast kiedy autor zwraca uwagę, że tu jeszcze mamy to sądzenie tych sędziów, a my wiemy, że czasy sędziów, no niestety w Biblii, to jednak są czasy mroczne. Tak? Biblia Księga Sędziów, właśnie, która znajduje się w kanonie katolickim przed Księgą Rut, a raczej Księga Ród właśnie została tutaj umieszczona zaraz po Księdze Sędziów z tego właśnie powodu, to Księga Sędziów sama bardzo dobitnie pokazuje, że to był bardzo trudny czas w historii Izraela. To był czas chaosu, to był czas odstępu, odstępowania od Boga, powszechnego bałwochwalstwa. Sędziowie byli jedynymi, którzy zostali wysyłani przez Boga, żeby właśnie naród jakoś tam podnosić w tej sferze moralnej, religijnej, duchowej i yy, ratować go, pomagać mu. Ale sama księga sędziów dwukrotnie zwróci na to uwagę, że tak naprawdę w tym czasie, w tym okresie każdy robił co chciał, bo nie było w Izraelu jeszcze króla, nie? czyli nie było monarchii, państwa i tak dalej. Więc generalnie czasy sędziów są czasami trudnymi, mrocznymi, czasami chaosu takiego religijnego, i kiedy autor na początku mówi, że stało się za dni. Sądzenia sędziów, czyli podkreśla to takim bezokolicznikiem, szefot, to jest infinitivus, bezokolicznik. No to wydaje się, że on właśnie nawet chce tu jeszcze przywołać tą atmosferę, kiedy sądzili sędziowie, czy w czasach rządzenia sędziów. I co się dzieje w tych czasach? hira avba I był i stał się głód w tej ziemi. Więc zobaczcie, że ten pierwszy werset wprowadza nam nie tylko czas akcji, czyli można powiedzieć, jakąś taką kwestię chronologiczną, czy historyczną a jednocześnie wprowadza nam miejsce akcji. Wszystko dzieje się Baarec. Baarec oznacza dosłownie w ziemi, w tej ziemi, co oczywiście mamy na myśli Izrael, Palestynę, Kanan, gdzie Izraelici no, osiedli, tak to nazwijmy. Więc w tej drugiej części również mamy ważną informację, bo jest powiedziane, że kiedy właśnie w czasach, gdy rządzili sędziowie, nastaje w kraju głód. Wajehira, a w Baarec. I teraz musimy mieć tutaj świadomość jednej rzeczy. Że dla starożytnych ludzi zjawiska takie przyrodnicze, naturalne, czy katastrofy, klęski, ale również urodzaj, bardzo pozytywne zjawiska, nigdy nie dzieją się same przez siebie. One są zawsze zwiastunem Bożej nagrody, Bożego błogosławieństwa czy Bożej łaski, albo odwrotnie braku błogosławieństwa Bożego, czyli Bożej kary. Tak? Czyli w myśleniu ludzi starożytnego Bliskiego Wschodu mamy bezpośredni łańcuch przyczynowo-skutkowy pomiędzy doświadczeniem jakimś naturalnym czy historycznym, a działaniem Bogu, w tym przypadku działaniem Boga. Więc jeżeli autor na początku już zaznacza, że w kraju, w ziemi, gdzie osiedli Izraelici, nastał głód, to od razu pokazuje, że tutaj działanie Boga no, jest tym negatywnym działaniem, tak? W kraju nastał głód, a więc mamy brak Bożego błogosławieństwa. Mamy ustalony czas akcji w czasach sędziów, mamy ustalone miejsce akcji, czyli w Baaret w kraju, co się wtedy wydarzyło? Wajelech Ish mi Betlechem Jehuda, lagur bizdej Moab. Czyli dosłownie wyszedł wówczas, w tym czasie, wyszedł człowiek z Betlejem Judzkiego, z Jehuda znaczy Juda, z Betlejem Judy, aby zamieszkać w stepach czy w ziemi Moabu. I tu jeszcze tekst biblijny dodaje, Huwe to wesznej Wanaw. Czyli on i jego żona i dwoje jego synów. Czyli mamy tych naszych głównych bohaterów, którzy zaraz zostaną tutaj bliżej charakteryzowani, ale tutaj już mamy bardzo ważne informacje. Po pierwsze, mowa jest o Betlejem, tak, że to jest szczególnym miejscem akcji z jest Betlejem. Jest, Betlejem zostaje scharakteryzowane jako Betlejem judzkie i to dopowiedzenie jest tutaj ważne, bo nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę. Oczywiście my znamy w Biblii Betlejem, to w którym prawda Dawid zamieszka, później urodzi się Jezus i tak dalej. Natomiast mało kto zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę w starożytności mamy kilka miejscowości, o nazwie Betlechem, tak? bo oryginalnie tutaj mamy Betlechem. I pokażę jeden przykład, żeby tutaj to unaocznić. Zobaczcie sobie Księga Jozułego, jesteśmy w rozdziale 19. Jest mowa o pokoleniach Zabulona, a więc daleko na północ Kananu i jest wymienione, proszę bardzo, jest wymienione Betlejem. Gdzie to mamy tutaj w tekście? Proszę bardzo, Betlechem. Także ponieważ Betlejem nie było jedyną taką miejscowością, takiej nazwie, to stąd to dopowiedzenie Betlejem Judzkie, tak? Betlejem w Judzie czy Betlejem Jehuda. I tutaj, drodzy, mamy pierwszą ironię, i tak naprawdę pierwszy paradoks całej sceny, gdzie rozpoczyna się historia w Księdze ród. Otóż, jak pewnie może część z Was wie, słowo betlechem dosłownie oznacza dom chleba. Bet to jest dom, lechem oznacza chleb. Betlechem, czyli Betlejem, to jest dom chleba, a lechem, czyli chleb, najczęściej w Biblii oznacza w ogóle pożywienie. To jest metonimia, która oznacza często całość pożywienia. Czy to w Księdze Rodzaju, jak Pan Bóg. Daje pożywienie po stworzeniu świata zwierzętom i ludziom, czy w wielu innych momentach, lechem oznacza pożywienie. I pierwszy paradoks tej całej historii polega na tym, że z domu chleba ten człowiek, o którym zaraz się dowiemy, że to jest właśnie nasz Elimelek, że ten człowiek z domu chleba wyrusza w poszukiwaniu chleba. Nie? Że w domu chleba nastał głód. Ten człowiek z domu chleba wyrusza w poszukiwaniu chleba. Coś tu się dzieje nie tak. Coś tu się już dzieje niedobrego, prawda? To jest pierwsza ważna informacja. A druga informacja jest tutaj jeszcze bardziej dosadna. Bo mógłby wyruszyć w różne kierunki. Tymczasem ten człowiek, o którym zaraz się dowiemy, że to jest Elimelek, jego żona Noemi, właśnie ta Iszto, jego żona, jego dwóch synów, czyli ten właśnie nasz Machlon i Kilion. Dowiadujemy się z tego wersetu, że udają się do Moabu. Moab znajduje się, może nawet to od razu pokażmy. Gdzieś tu tu miałem, tak, tutaj pokażmy na przynajmniej na jednej mapce. Moab, mówiąc najkrócej, znajduje się po drugiej stronie Morza Martwego niż Kanaan, Palestyna, Ziemia Święta. Tak? Tutaj mamy Kanaan ze prawda Jerozolima. Zaraz pod Jerozolimą, 8 km na południe, znajduje się no wtedy mała wioseczka o nazwie Betlejem i stąd trzeba się wybrać na drugą stronę Morza Martwego przez Dolinę Jordanu do Krainy Moabu. Ona jest po prawej stronie, po stronie wschodniej. Na tej mapie tu nawet zaznaczyłem. Kraj Moab, może nawet chyba jeszcze mam jakieś inne zdjęcie. Tak, tutaj mam jeszcze jedno zdjęcie, czy mapę, którą kiedyś też pokazywałem. Mamy, prawda, tutaj na żółto zaznaczoną Judę. Tu już jest w czasach królestwa, ale powiedzmy, że wcześniej mamy tutaj okręg Judy z Jerozolimą, Morze Martwe, i po drugiej stronie mamy Moab. Królestwo Moabu, no pod spodem mamy królestwo Edomu, Edomitów. Powyżej mamy z kolei Ammon, Ammonitów, tak. Więc na tej mapce, czy na tej tutaj, widać wyraźnie, że, no, żeby udać się z Betlejem do Moabu, trzeba było pokonać jakieś powiedzmy 120, może 130 kilometrów. To nie są jakieś duże odległości. Bardziej chodzi o to, że Moabici w Biblii, tak jak wspomniałem, uważani są za najgorszych, najgorszych możliwych. Wszędzie pójść lepiej niż do Moabitów. Otóż pokażę takie trzy miejsca w Biblii albo cztery, które dobrze scharakteryzują, jak Izraelici podchodzili do. Moabitów. Pierwszy taki tekst to jest może znany, mianowicie po zniszczeniu Sodomy i Gomory. Tak? W XIX rozdziale Księgi Rodzaju mamy słynną Sodomę i Gomorę, prawda? Bóg zsyła za grzechy Sodomy i Gomory deszcz, ognia i siarki na to miasto. Z tego pogromu ratuje się Lot ze swoimi córkami. Tak? Żona Lota zostaje tam zamieniona w słup soli, Lot uchodzi ze swoimi dwoma córkami. I ponieważ te dwie córki nie mogły sobie znaleźć mężów, nie było żadnych mężów, żadnych mężczyzn, a chciały mieć potomstwo, postanowiły straszną rzecz. Postanowiły, że upiją ojca, po to, żeby on pijany współżył z nimi, a więc seks kazirodzczy, i żeby z tego związku przynajmniej w ten sposób mogły mieć dzieci ze swoim własnym ojcem. I autor biblijny na końcu tego opowiadania, to jest pewna etiologia, czyli wyjaśnienie pochodzenia pewnych narodów. Daje bardzo sarkastyczną uwagę. No, niezwykle można powiedzieć ironiczną, sarkastyczną, pokazującą, jak Izraelici podchodzili do Moabitów. Mianowicie, autor na końcu zaznacza, że starsza z córek Lota, właśnie przez ten kaziroczy, obrzydliwy, straszny związek z ojcem, urodziła syna i dała mu na imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów, a młodsza również urodziła i nazwała go Ben-Ammi, ten zaś stał się praojcem dzisiejszych Ammonitów. No więc autor biblijny w jednej opowieści. Oczywiście stworzonej właśnie specjalnie po to, no, rozprawił się, można powiedzieć, z dwoma bardzo wrogimi wobec Izraela narodami, a tutaj przede wszystkim z Moabem. No, wiecie, że starożytni mieli bardzo proste wyobrażenie, że dany naród czy dany klan pochodzi od swojego jakiegoś protoplasty eponima, tak? No więc tutaj tym protoplastą Moabitów jest Moab, tak jak protoplastą Ammonitów jest Ben-Ammi, syn Ammonitów, czyli Ammon, prawda? No, tak jak na przykład, nie wiem, Mitzraim Egipt jest protoplastą Egipcjan w Biblii, Izrael, Jakub Izrael. Jest protoplastą narodu Izraela, czy w polskiej legendzie, prawda? Lech, Czech i Rust. My też w ten sposób sobie wyobrażaliśmy przeszłość, zanim nowożytność wypracowała metodę historyczną. No więc widzimy, jak sarkastyczny wręcz jest ten tekst, pokazujący, że ci nasi sąsiedzi, ten sąsiedni tak naprawdę bratni lud wobec Izraelitów, bo Moabici mówią podobnym językiem, tak? Mamy na przykład stellę Meszy, stele króla, króla moabickiego, czyli napisaną w języku moabickim, i rozpoznajemy bardzo podobne rdzenie. Gramatykę i tak dalej. Język moabicki jest blisko spokrewniony z biblijnym hebrajskim. To są bratnie narody. Tymczasem Izraelici traktują Moabitów, że to są ci potomkowie tego obrzydliwego, okropnego, strasznego związku kazirodczego. To wyraźnie pokazuje podejście Izraela do Moabu i zapewne vice versa. Drugie takie opowiadanie to jest Księgi Liczb, 22 rozdział, myślę też znane. Jak to król Moabu, jak to Moabici nie pozwolili przejść Izraelitom, kiedy Izraelici szli przez pustynię, 40 lat wędrówki, prawda, z Egiptu do ziemi Kanaan, Moabici nie pozwalają Izraelicom przejść przez swoje ziemie i król Moabu, bojąc się Izraelitów, wzywa na pomoc proroka Balaama, żeby przeklinał Izraela, prawda? Wiara w moc słowa, że jak Balaam, prorok, przeklinie Izraela. No, to Izraela spotkają same nieszczęścia. I król moabicki wzywa Balaama, żeby ten przeklinał Izraelitów. Kiedy przybywa prorok Baalam, wiemy, że on akurat zamiast przeklinać, zaczyna błogosławić Izraelitów, tak? Bo Duch Boży napełnił go i zamiast przeklinać, błogosławi. Ale Moabici tu są pokazani właśnie jako no, wielcy przeciwnicy Izraelitów, którzy nie tylko nie chcą ich przepuścić przez swoje ziemię, ale nawet wręcz chcą im zaszkodzić. I jeszcze z księgliw, jeszcze taki krótki tekst. Gdzie jest mowa o tym, że kiedy Izraelici przebywali podczas tej samej wędrówki, wędrówki przez pustynię, przebywali w Shittim, to lud izraelski zaczął uprawiać nierząd właśnie z Moabitkami. Dlaczego? Bo to one nakłoniły lud do brania udziału w ofiarach składanych bożką. Tak, Czyli Izraelici są, oni są niewinni, my jesteśmy biedni, niewinni, to te, to te złe Moabitki nakłoniły nas prawda, do uprawiania nierządu. Więc to, jest, to, jest, to są tylko przykłady tekstów, które wyraźnie pokazują że stosunek Izraelitów do Moabu i do Moabitów był no, skrajnie, skrajnie negatywny i podsumowuje to taki przepis księgi, czy taka zapowiedź, przepis księgi powtórzonego prawa, która mówi coś takiego, nie wejdzie Ammonita i Moabita, to są ci sami, którzy spotkaliśmy w historii Lota, nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, czyli nie staną się Izraelitami, nawet w dziesiątym pokoleniu, bo my wiemy, że jeżeli stać się Izraelitą, to ktoś, kto dokona konwersji, przejdzie na judaizm, to on nie może być jeszcze Izraelitą, ale już jego dzieci, wnukowie są, jak najbardziej mogą być uznani za Izraelitów. Natomiast, jeżeli ktoś jest z pokolenia moabickiego, to nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia pana na wieki, i dalej autor kontynuuje, za to, że nie weszli, nie wyszli oni ku wam na drogę z chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu. To jest nawiązanie do naszej historii właśnie z 22 rozdziału Księgi Liczb. I jeszcze opłacili przeciwko tobie Balaama i tak dalej, aby cię przeklinał. A najśmieszniejsze jest to, że Księga Rut całkowicie zaneguje ten stosunek i zaneguje nawet to, to prawo. Tak? Tu się dokona coś zupełnie, zupełnie innego, zupełnie radykalnego. I właśnie przejdźmy dalej. To już jest pierwszy werset. Przejdźmy do wersetu drugiego. W wersecie drugim naszej Księgi Rut mamy wreszcie przedstawionych naszych bohaterów, bohaterów naszej Księgi. I co czytamy w drugim wersecie? Weszem haisz elimelech, weszem iszto noomi, weszem sznej machlon wechilion. Czyli mamy tak, a imię tego człowieka był, było elimelek, imię jego żony noomi, a imię dwóch jego synów machlon i kilion. I tutaj przyjrzyjmy się tym imionom, bo zaraz to zobaczymy że tak naprawdę w tej księdze część przynajmniej imion to są wyraźnie imiona mówiące, to są wyraźnie imiona, które mają znaczenie dla treści tej księgi. To jest niesamowite, to jest bardzo ciekawe zjawisko i bardzo ciekawy zabieg, który wydaje się mniej zwracać uwagę na historię, a bardziej zwracać uwagę, żeby ta opowieść właśnie niosła konkretne przesłanie. Mianowicie ten nasz protoplasta historii, mąż i ojciec, nosi imię Elimelech. Po hebrajsku Elimelech my mówimy Elimelech. No to imię jest piękne, bo to jest imię teoforyczne. Tak naprawdę ono się składa z dwóch członów. Może nawet tu pokażę, bo mam to, roz... mam to tutaj na tym mojej prezentacji. Proszę zobaczyć. Mamy imię Eli Melek, które składa się z członu L, które oznacza Bóg. Końcówka I, które oznacza mój. Tak? Eli znaczy mój Bóg czy mój Boże, tak jak Jezus na krzyżu woła Boże Mój. A Melek oznacza król. Więc imię oznacza mój Bóg jest królem. To jest tak naprawdę piękne wyznanie wiary. Mój Bóg jest królem. Zobaczcie, że mamy takie trzy elementy. Najpierw Elimelek wyznaje w ogóle Boga, że jest Bóg, mówi słowo L, ale dodaje od razu, że ten Bóg jest moim Bogiem. To jest bardzo personalny, bardzo osobisty stosunek. Mój Bóg, tak? Czy on jest moim Bogiem? I ten mój Bóg jest królem, jest panem, rządzi, to on rządzi, tak? Więc piękne wyznanie wiary, takie trzy elementy jego imienia. I już tutaj warto zauważyć, że autor biblijny. Mówi to imię, podkreślając, że ta postać była w Betlejem znana. Że ta postać była ważna, że była w Betlejem znana. Znany z imienia, a więc nie ktoś anonimowy. Jego żona z kolei ma na imię Naomi. I tutaj zróbmy dwa sprostowania, bo bardzo często to spotykam i, i bardzo często widzę tutaj dwa błędy, czy dwa, trzeba zrobić koniecznie dwa sprostowania. Po pierwsze imię. Ja widzę, że tu jest wolna Amerykanka w odczytywaniu tego imienia mają z tym problem nawet profesjonaliści, no bo pierwsza samogłoska wygląda jak kamet, czyli jak A, ale kamet w połączeniu HT w kamet, czyli O, czytamy O, czyli na zasadzie upodobnienia, czytamy to więc Noomi, a nie tak jak widzę różne jakieś próby Naami, Naomi, Noemi. No oczywiście poprzez łacinę przeszło do, do języka polskiego, czy do języków zachodnich trochę zniekształcone to imię, ale dobrze wiedzieć, że w oryginale to imię jest wymawiane właśnie w ten a nie w inny sposób. I to jest pierwsze sprostowanie. Natomiast drugie sprostowanie jest chyba nawet ważniejsze, bo bez przerwy to spotykam nawet w profesjonalnych, w profesjonalnych opracowaniach czy wykładach Biblistów, że to imię jest tłumaczone jako moja słodycz. I ja no bo końcówka I prawdopodobnie może oznaczać mój moja. I prawdopodobnie wiem, skąd to się wzięło, bo nie ma tak, to, to, to imię nie oznacza moja słodycz. Nie ma szans. Ja nawet tutaj popatrzcie pokazałem, o, nawet wziąłem wypis z wielkiego słownika. Hebrajsko-polskiego czasownik na Am, który tak naprawdę oznacza być uroczym, popatrzcie, być uroczym, być przyjemnym, zachwycającym, a tak naprawdę w trzecim znaczeniu przyjaźnić się z kimś. Więc jeżeli Ród okaże się przyjaciółką dla Noemi, to, to imię raczej trzeba było tłumaczyć: No, moja przyjaźń bardziej. Tutaj nie ma słowa słodycz, tu nie ma słodkości w tym wyrazie. A tak naprawdę ten wyraz pochodzi jeszcze nawet nie tyle od czasownika na Am. Tylko od rzeczownika Noam. Noam, który znaczy tak naprawdę życzliwość, tego znaczenia akurat ten wielki słownik, szkoda, że nie podał, bo to słowo ma również znaczenie życzliwość, ale ma też znaczenie łaskawość. I tu nawet na dole poparcie podkreśliłem, że ten słownik, zresztą wszystkie poważne słowniki to pokazują i twierdzą jednoznaczne, że imię Noomi pochodzi właśnie od rzeczownika łaskawość. No, gdzie tutaj słodycz? Ja powiem wam, skąd to się wzięło. Skąd się wzięło powszechne tłumaczenie, imienia Noemi jako moja słodycz. To znaczy, no to jest moje przypuszczenie, ale raczej, raczej chyba tylko stąd, że Noemi rzeczywiście później wydaje się grać na znaczeniu swojego imienia, kiedy wracając po utracie męża i synów do Betlejem, mówi, nie nazywajcie mnie już Noemi, tylko nazywajcie mnie Mara. Mara po hebrajsku oznacza gorzka. No i chyba komuś się skojarzyło, że skoro Mara to jest gorzka, no to Noemi musi znaczyć słodka. Nie nazywajcie mnie słodka, tylko gorzka. I ktoś sobie wymyślił, że Noemi znaczy moja słodycz. Zupełnie abstrakcyjne, absurdalne tłumaczenie. Noemi, jak powiedzieliśmy, raczej jeżeli faktycznie ono pochodzi od rzeczownika łaskawość, to wiecie, co tak naprawdę to imię najprawdopodobniej oznacza? Końcówka i, owszem, mojo, może oznaczać moja łaskawość, może oznaczać i jako mój, tak jak było w Elimelech, Bóg mój. Ale na końcu imion teoforycznych często występuje i, albo może wystąpić i, jako fragment cząstki teoforycznej JH. Czyli imienia Bożego, Jah. Na przykład, jak trzeba dodać czasem to imię, na przykład mamy takie imię Natan, to znaczy Dał, ale w domyślu oznacza Bóg Dał. Mamy Natan, Jahu, tak? Albo Natan, samo Dał, albo Natan, Jahu, Bóg Dał. Więc prawdopodobnie ta cząstka J pochodzi nie tyle od słówka moje, tylko jest cząstką teoforyczną imienia Bożego Jah, czyli powinno być Noomija. To imię powinno brzmieć, prawdopodobnie brzmiało pierwotnie Noomija. I mamy, I mamy wtedy właściwy sens tego imienia, łaskawość Jachwę, życzliwość Jachwę. Popatrzcie, jak piękne imię nosi ta nasza bohaterka, łaskawość Jachwę, życzliwość Jachwę. I ona dlatego właśnie wracając do Betlejem mówi, nie nazywajcie mnie Noomi, nie nazywajcie mnie łaskawość Jachwę, bo łaskawość Boża mnie opuściła. Tak? Zaraz się przekonamy, zobaczymy, Noomi straci męża, i straci dwoje dzieci, nie? Zostanie wdową, straci wszystko, co było cenne i ważne dla niej w życiu, prawda? Więc tutaj nie ma gry słów wokół imienia słodycz-gorycz, tylko raczej wokół sformułowania, nie nazywajcie mnie moja łaskawość, dlatego nazywajcie mnie Mara, gorzka, tak? To się kojarzy właśnie z pokutą, z postem i tak dalej. I tu jeszcze pokażę, że to imię pojawia się również w tekstach ugaryckich i to może być jeszcze jedna przesłanka dla zrozumienia tego imienia, Noomi. Końcówka "-j", w ogóle, pojawia się w wielu imionach żeńskich w Ugarit właśnie. Tu podałem przykłady. Danataj, Pidraj, Arcaj, czy, uwaga, hebrajskie imię żony Abrahama to jest Saraj. Dopiero Pan Bóg zmienia, tak jak Abrahamowi zmienia imię z Abram na Abraham, Avram na Abraham, tak samo zmienia imię Saraj na Sara. Więc pierwsze imię naszej żony Abrama, no, być może miało korzenie ugaryckie, bo to ugaryckie imiona właśnie mają często końcówkę "-aj". I. I Noomi w ugaryckim rdzeniu też ma końcówkę ta, ta no to, to też jest jota na końcu, więc być może ona też ma coś wspólnego z ugaryckim pochodzeniem tego imienia. Natomiast, tak jak mówię, najpraw, najbardziej prawdopodobne jest to, że to jest cząstka imienia Bożego, czyli Noomia, no jej piękne imię oznaczałoby życzliwość, jachwę, łaskawość, jachwę. Natomiast kiedy przyjmiemy, że to jest cząstka i, mój, moja, no to wtedy Noomi by znaczyło moja, powiedzmy, życzliwość, co ja bym przetłumaczył jako moja miła. Piękne imię, na przykład Elimelek zwraca się do Noomi, do Naomi, moja miła, tak? Mówiąc do niej, mówiąc jej imię, mówi moja miła. To jest piękne, tak jak, tak jak z pieśni nad pieśniami, nie? A Nile do Dive do Dili, Jam jest mego miłego, a miły mój jest cały mój. Zobaczcie, że w imionach obydwu małżonków pojawia się to, wtedy Wtedy by pojawiało się to moje, tak? Elimelek mówi o Bogu, że to jest mój Bóg, a do małżonki mówi moja miła, moja miła, prawda? No więc te imiona. Odgrywają w księdze ród bardzo ważną rolę, i do tego jeszcze zaraz wrócę. Zobaczmy sobie teraz imiona ich synów, bo te imiona są bardzo z kolei dziwne. Bardzo nietypowe. Machlon, hebrajskie imię pierwszego z synów, po hebrajsku pochodzi wyraźnie od czasownika chala, który znaczy chorować. Tak? Chole, po hebrajsku chory. A więc to imię najczęściej jest tłumaczone jako choroba, czasem to oznacza też plagę, zarazę. No, moja propozycja, tak jak Noomi zaproponowałem, żeby tłumaczyć moja miła, a na pewno nie moja słodycz to przy machlonie no, można by na przykład przetłumaczyć jako zdechlak. Tak? Ten który chorowity, ten który ledwo żyje, tak? choruje. Coś tak jak zdechlak. A kilion, po hebrajsku kilion, tutaj mamy troszkę większy problem z rdzeniem, ale najprawdopodobniej pochodzi od rdzenia kala, które oznacza zakończyć się, kończyć coś, ale też zanikać, coś zanika słabnie. Więc również bywa to tłumaczone jako zniszczenie, unicestwienie czy koniec, w sensie końca życia. Moja propozycja jest aby tłumaczyć to słabeusz dlatego że właśnie znikać oznacza też może dotyczyć też jego życia zanika coś zanika słabnie więc, więc tu jest coś bardzo dziwnego jak rodzice słuchajcie no umówmy się żaden rodzic nie nada dzieciom imion zdechlak i słabeusz wyraźnie te imiona nie zachowały się w historii i zostały przez naszego autora biblijnego autora księgi Ród dodane jako zapowiedź ich losu, bo zaraz zobaczymy, jaki będzie los tych bohaterów, i zobaczymy, że oni, praktycznie zaraz, kiedy zostają wprowadzeni na scenę, w następnym wersecie oni od razu umierają. Więc synowie, którzy nazywają się choroba i zniszczenie, albo zdechlak i słabeusz, to nie są imiona które rodzice nadali swoim dzieciom, ale to są zapewne imiona, które autor biblijny nadał w tej księdze tym dwóm bohaterom po to, żeby przewidzieć ich, pokazać ich los, wyraźnie na zasadzie imion mówiących. To znaczy, to, to jest dokładne zjawisko, na przykład kojarzycie na pewno Aleksander Fredro Zemsta, tak? W tej komedii Aleksandra Fredry autor nadaje swoim bohaterom nazwiska mówiące, tak? Cześnik Raptusiewicz, no oczywiście a Raptusiewicz pochodzi od słowa raptus i mamy bohatera Raptusa, tak? Rejent milczek, rzeczywiście milczący i taki skryty, nie? No więc ten sam zabieg literacki, jaki zastosował Fredro, chociażby w Zemście, ale to mamy przecież też wiele innych takich przykładów, to samo wydaje się, że stosuje nasz autor już w biblijnej Księdze Rut. To znaczy przynajmniej pewnym bohaterom nadaje nazwy, które mają scharakteryzować ich losy, ich przyszłość, czy ich charakter, w tym przypadku Machlon i Kilion, wydają się być takimi imionami. I teraz zobaczmy jeszcze, co ważnego się dzieje w tym drugim wersecie. Bo się bohaterzy, czyli Elimelek z żoną Noemi i ich synowie Machlon i Kilion, oni są nazwani Efratimi Betlechem jechuda Efratejczykami z Betlejem Judzkiego. Wiemy już, że akcja dzieje się w Betlejem. Betlejem to jest mała wtedy wioseczka. Ona mogła mieć zaledwie kilkuset mieszkańców, kilkadziesiąt rodzin. Zapewne wszyscy tam się znali. Mała wioska na południe od Jerozolimy, jakieś 8-10 km na południe od Jerozolimy. Natomiast co oznacza, że ta rodzina są Efratejczykami? To jest określenie ich klanu. I to jest co ciekawe określenie bardzo ważnego, jeżeli najważniejszego klanu w ogóle w całym Betlejem, bo tutaj wam pokażę, mianowicie księgę rodzaju rozdział 35, gdzie jest powiedziane, że Rachela umarła i została pochowana przy drodze do Efrata, czyli Betlejem. Tutaj słowo Efrata jest niemal na równi podane z nazwą Betlejem albo staje się synonimem Betlejem, co to oznacza, że klan Efratejczyków był najważniejszym klanem w Betlejem. Tak, To Fratejczycy, byli tak licznym i tak ważnym, tak szanowanym klanem w Betlejem, że ta nazwa Betlejem i klan efratejczyków staje się niemalże wymienna. No i to samo określenie pojawia się w bardzo dobrze znanej nam chyba przepowiedni, proroctwie Michaasza, a ty Betlejem Efrata. Najmniejszy jesteś pośród plemion judzkich. Tu nawet właśnie mowa że Betlejem nie tyle jest miastem, ale jest plemieniem. Tak? Właśnie efratejczycy to było plemię, to była nazwa klanu. No i yy, znowu Betlejem jest tutaj utożsamione no, z nazwą Efrata, z klanem Efratejczyków. No i to proroctwo zapowiada, że właśnie to Betlejem Efrata, że to z niego wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. I nasza księga Rut o tym mówi. Nasza księga Rut o tym mówi, że właśnie z rodziny Elimeleka, z rodziny Efratejczyka Elimeleka pojawi się król Dawid i później jego mesjański potomek. I jeszcze może jeden przykład. Dawid był synem Efratejczyka. Proszę zobaczyć, 1 Samuela, rozdział 17, dokładnie właśnie to stwierdza, że Dawid, to co mamy w Księdze Rut, że Dawid pochodzi, będzie pochodził z tej, z tej rodziny. Także mamy tutaj bardzo ważne zwrócenie uwagi, że Elimelek był Fratejczykiem jego rodzina, co jeszcze raz podkreśla, że to była bardzo ważna rodzina w Betlejem. I co tu się dzieje dziwnego? Po pierwsze, oni udają się do Moabu, już powiedzieliśmy, że udali się w najgorsze chyba możliwe miejsce według Biblii. Po drugie, jest powiedziane tylko o tej rodzinie, tak jakby inne rodziny zachowały wiarę i wierność Bogu, że w domu chleba pojawi się chleb. Tak jakby ten nasz elimelek, chociaż wyznaje w swoim imieniu, że Bóg jest królem, przepiękne imię. Ono też pewnie mówi o wierze, jaka panowała w tej rodzinie, o wartościach, jakie wyznawała ta rodzina. Nie? Jeżeli patriarcha, ojciec rodziny nosi imię Mój Bóg jest królem, nie? to mimo tego nie mamy słowa o żadnej innej rodzinie, która by opuściła Betlejem. A Betlejem opuszcza najważniejsza rodzina, można powiedzieć, z tego miasta, czyli rodzina Elimeleka. Dom chleba opuszcza rodzina w poszukiwaniu chleba. Ogromny paradoks, ogromna ironia tych pierwszych dwóch wersetów księgi. Zaraz w następnym wersecie pojawia się trzecia ironia. Trzeci ogromny paradoks tej księgi: że oni wyszli, w, żeby znaleźć życie, bo tutaj końcówka drugiego wersetu mówi, że wyszli do tych stepów Moabu ich czyli i zamieszkali, żyli, tam byli, tam czasownik chaja znaczy dosłownie być, ale w pewnych kontekstach znaczy też prowadzić życie, czyli popatrzcie, że oni nawet co ten werset, co ta ostatnia fraza drugiego wersetu mówi, że oni nie poszli tam na chwilę. No, że być może mieli w planach, że o to tylko na chwilę, to tylko tymczasowo, to tylko żeby przetrwać głód, to tylko żeby się uratować. Ale werset mówi, że zamieszkali tam czy dosłownie i prowadzili tam swoje życie, nie? Czyli to wcale nie było tak, że oni, może nawet mając w planach, żeby przywyszli na chwilę, tak naprawdę zamieszkali w Moabie, w krainie wrogów, czy największych wrogów Izraela. A więc tu już mamy. I tu się zacznie ten trzeci paradoks, że szukając życia w krainie śmierci, bo dla Izraela Moab jest krainą śmierci, znaleźli śmierć, nie? Szukając życia, znaleźli śmierć. Zaraz o tym powie werset trzeci. Ale tutaj w tym drugim wersecie, popatrzcie, jak to jest napełnione. Ja nie mogę, ja już chciałem dawno iść dalej, ale. Cały czas mi się coś tutaj nasuwa, jeżeli chodzi o te wersety, bo to jest mnóstwo ciekawych treści. To jeszcze tylko jedno pozwólcie, że powiem. Mianowicie w Biblii często tak jest, że kierunek do Ziemi Świętej to jest kierunek pozytywny, błogosławiony, to jest kierunek dobry. Natomiast jeżeli ktoś opuszcza Ziemię Świętą, to jest kierunek negatywny, to jest kierunek zły. Nie? I oni opuszczają, tak jak żeśmy pokazywali na mapce, może to jeszcze raz pokażmy, tak pokazywali na mapce, oni opuszczają Betlejem. Które znajduje się tu pod Jerozolimą, idą w stronę królestwa Moabu, te ponad, powiedzmy, 130, 140 może kilometrów. Czyli opuszczają Ziemię Świętą. To już pokazuje, że kolejne wydarzenia nie mogą przynieść im błogosławieństwa. No i zobaczmy werset trzeci. Kolejny werset. No i właśnie, co tutaj czytamy? Wajamat Elimelech, Ish Noemi, tak? Czyli i umarł Elimelech mąż Noemi, a Noemi pozostała w Hi, we Wanecha, czyli pozostała Noemi z dwoma synami. Czyli niesamowita sytuacja. Bardzo krótka kariera Elimeleka w tej księdze. Ledwo się pojawił w drugim wersecie, w następnym już umarł. Nasz autor biblijny jest mistrzem w uśmiercaniu szybkim, że tak powiem, bohaterów. Pojawił się w drugim wersecie, w trzecim już go nie ma, już nie żyje. Ale to od razu, to właśnie pokazuje ten paradoks, ten drugi, drugie największe napięcie w początkowych wersetach tej księgi. Ludzie, którzy poszli za swoim patriarchą, ojcem Elimelekiem, żeby znaleźć życie... Znaleźli śmierć nie? swojego ojca, patriarchy, a później się okaże, że również synowie znajdą swoją śmierć. Więc to jest bardzo ciekawe, i to jest ważna przesłanka. Zapamiętajcie do naszych następnych spotkań z Księgą Ród. Idźmy może dalej, żeby troszkę przyspieszyć. Chociaż tu mamy też ciekawe takie zjawisko literackie, dlatego że autor i w poprzednim wersecie, i tutaj zawsze tych synów traktuje razem. To znaczy, oni nigdy oni w ogóle nie wystąpią osobno. Zawsze jest Machlon i Kilion, zawsze jest dwoje i synowie, a nawet czasownik który się pojawia do nich jest jeden, tak, zamiast dwóch czasowników pojawia się, do każdego z nich pojawia się jeden czasownik, tak jakby oni byli nierozłączną parą, czyli tak naprawdę autor nie tylko poprzez te imiona, które im nadał, no, zapowiada, że rychło ich uśmierci również, tak, Słabeusz i powiedzmy ten Zdechlak, ale również można powiedzieć, że oni są tutaj traktowani bardziej tak, no, w tym opowiadaniu instrumentalnie, w tym sensie, że oni stanowią, Zarzewie dramatu, a nie są spersonalizowani, tak? Nie mają cech jakichś takich indywidualnych czy osobowych. Idźmy do wersetu czwartego, bo dzisiaj tylko te pierwsze pięć wersecików chcemy omówić. I mamy takie sformułowanie. Wajsulachem naszym moawijot szam, czyli i wzięli sobie za żony kobiety właśnie moabickie. Po śmierci Elimeleka wzięli sobie za żony kobiety moabickie. Nie tylko, że się wyprowadzili do Moabu co było już wielką transgresją, wielkim przekroczeniem tych praw o których i zwyczajów, o których słyszeliśmy w Biblii, to wzięcie sobie za żony córek moabickich no jest drugą taką wielką transgresją. I co ciekawe, małżeństwa mieszane są zakazane w innych częściach Biblii. A tutaj w Księdze Rut w ogóle nie ma problemu. Biorą sobie za żony prawda, te kobiety moabickie. I tu jest bardzo ciekawe już teraz sformułowanie. Szemcha orpa, we szemcha rut. Czyli a imię jednej było Orpa, a imię drugiej było Ród. Tutaj mamy rozdzielone imię jednej, imię drugiej. Tam powiedziane jest wspólne przy Machlonie i Kilionie, to co wspomniałem, a imion, imię ich to było Machlon i Kilion. Autor tam, tamtych traktuje zupełnie jako parę i tak podrzędnie. Natomiast tutaj widzimy, że już autor bardzo wyraźnie rozdziela na osobne bohaterki, osobne postaci. Imię jednej to było Orpa, imię drugiej to było Ród. I to słowo jedne, słowo achad, żeńska forma od liczebnika echad, ono może mieć tutaj funkcję zarówno y, liczebnika głównego, jak i liczebnika porządkowego. Czyli to może być jedna z nich jest orpa, a druga ród, ale może być też, że pierwsza z nich jest orpa, a druga ród, co oznaczałoby, że to orpa poślubiła pierworodnego, a ród tego drugiego. I tutaj mamy znowu bardzo ważną grę słowną wokół imion. Dlatego, że to znowu wydają się imiona mówiące, a przynajmniej imię pierwsze, imię Orpa, wydaje się imieniem mówiącym, imieniem znaczącym w tej księdze. No bo tutaj nie mamy wątpliwości, że imię Orpa pochodzi od czasownika Araf, czy rzeczownika Oref. Araf znaczy, no, pokazywać plecy. Oref by, by, znaczyło kark. Ja nawet to pokażę słownik języka hebrajskiego. Proszę zobaczyć, Oref znaczy kark. To jest współczesny słownik hebrajskiego, ale to samo jest dokładnie w Biblii. I. O ile sam rzeczownik oznacza kark, to w Biblii czasem też pojawia się w takim znaczeniu pokazać kark, w sensie pokazać plecy, odwrócić się do kogoś plecami. Nie? I chociaż Orpa będzie chciała pójść za ród, to jest, to jest znowu zapowiedź jej losu. Tak? Że Orpa będzie chciała pójść za ród, ale ostatecznie co zrobi? Odwróci się, zawróci. Tak? Wróci do Moabu, zresztą na wyraźne polecenie czy wyraźną prośbę Noemi, swojej teściowej, wróci, odwróci się. Natomiast przy Noemi pozostanie ród. I oczywiście pewnie może niektórzy z Was wiedzą, że to słowo najczęściej jest tłumaczone jako przyjaciółka. I tu znowu delikatne sprostowanie, bo to słowo nie ma nic wspólnego z rzeczownikiem przyjaźń, nie wiem, rea, towarzysz, bliźni, przyjaciel czy z jakimś innym. To słowo najprawdopodobniej pochodzi od rdzenia reżwa w hej, które by oznaczało odświeżenie, napojenie i to prawdopodobnie... Jest rdzeniem imienia ród, więc tutaj znowu taka troszkę legenda miejska krąży, tak samo jak Noemi, moja słodycz, tak samo ród przyjaciół, że ród to znaczy przyjaciółka. Ale znowu wiem skąd to się wzięło i to akurat bym bronił tłumaczenia może nie przyjaciółka, ale towarzyszka. Bo jest taki rdzeń właśnie Erwa, w te, bardzo rzadko poświadczony w językach semickich, ale rdzeń, który oznacza towarzyszyć czy być towarzyszem. I tutaj prawdopodobnie może zasadzać się to znaczenie, że ród faktycznie to nie jest aż takie pewne. Ale Rut rzeczywiście może oznaczać ym, towarzyszkę. W każdym razie to imię na pewno jest historycznym imieniem. I autor tutaj nie kombinował, tylko wziął imię jakie jest i to my próbujemy doszukać się jakiegoś jego mówiącego znaczenia. To imię po prostu było w historii zapamiętane jako no prababki Dawida, tak, prababki największego króla Murut Moabitki, prababki największego króla Izraela. Natomiast takie imiona jak Orpa, one są wyraźnie mówiące. Tutaj jakby nie mamy wątpliwości, że to imię no wpasowuje się świetnie w świetnie w naszą księgę. A tutaj wracając do wersetu trzeciego, jeszcze jedną rzecz chciałbym pokazać, bo ona jest dla mnie niezwykła i pokazuje, jak bardzo kobiecą księgą jest Księga Rut. Ja to będę pokazywał na wiele sposobów, ale w tym wersecie trzecim to jest niesamowicie widoczne. Poproszę zobaczyć, ten Elimelek, który ledwo wprowadzony do historii, zaraz umiera w wersecie trzecim, jest tutaj scharakteryzowany jako Elimelek i Sznoomi. Elimelek, mąż Noemi. I bardzo rzadko w Biblii tak jest, a nawet wyjątkowo, nigdy się to praktycznie nie zdarza, żeby mężczyzna był definiowany jako wobec kobiety, tak? Czy w zależności, czy, w czy jakby w odniesieniu do kobiety. Jest raczej zupełnie odwrotnie. To kobiety, chociaż pełnią nawet czasem ważniejszą rolę, są, będą definiowane w oparciu o ich mężów. Na przykład Debora, tak? Wielka bohaterka Księgi Sędziów, Debora. Biblia, prowadzając tą bohaterkę, powie, że to jest Debora, żona Lapidota. Nie ma znaczenia, że my o Lapi ni słowa, nie wiemy. On w ogóle żadnym nie musiał być bohaterem, nikim ważnym, ale Debora, chociaż jest wielką bohaterką, to zostaje wprowadzona jako żona swojego męża, tak? Czyli to kobieta zostaje scharakteryzowana, będąca w relacji do swojego męża, czy na przykład czasem w ogóle się nie mówi imienia żony, na przykład o żonie Lota, tak? Mamy powiedziane, że to jest po prostu żona Lota. Popatrzcie, jaka krzywda dla tej kobiety. My nawet nie wiemy, jak ona się nazywała. Bardzo nieszczęśliwa kobieta, tak? Odwróciła się za swoim własnym krajem, narodem, bliskimi, krewnymi, wszystkim, co tam zostawiła. Została zamieniona w słup soli. Mamy piękny wiersz Wiesławy Szymborskiej właśnie o, o żonie Lota. I popatrzcie, że my nawet nie znamy jej imienia. Ona zostaje scharakteryzowana wyłącznie poprzez pryzmat męski, czyli jako żona, żona Lota. Nie? Więc w Biblii najczęściej kobiety, jeżeli się w ogóle, czasem jej imię się w ogóle pomija, a jeżeli już się podaje imię, to tylko z perspektywy odniesienia do mężczyzny. Tu się dzieje dokładnie odwrotnie, co po pierwsze pokazuje niezwykle kobiecą perspektywę tej księgi. Tak? To jest księga kobiet, to jest księga wielkich, walczących, dzielnych prawda, kobiet, które radzą sobie w bardzo trudnych warunkach, zwłaszcza, zwłaszcza tego starożytnego świata. Więc z jednej strony bardzo kobieca forma wypowiedzi, a po drugie, no, to jest jednak, można powiedzieć, troszeczkę pokazanie, że Elimelek nie, no, nie spełnił roli, którą, która jest z nim pokładana. To znaczy, on nie jest tutaj scharakteryzowany jako wielki mąż Betlejemita, tylko jako mąż Noemi. I pokażę nawet taki tekst, to się w źródłach żydowskich pojawia. Właśnie taka tradycja. To jest tak zwany właśnie Megillat Rud. To jest zwój Księgi Rud, który jest przetłumaczony łącznie z komentarzem przez Stowarzyszenie Pardes Lauder, czyli panią Ewę Gordon i pana i rabina Saszę Pekaricza. I w komentarzu żydowskim do właśnie Megilla Trud, do księgi Ród, zwrócone na to uwagę, że Elimelek jest charakteryzowany jako mąż, tutaj jest Naomi. I co mówi nam tradycja żydowska o takim scharakteryzowaniu Elimeleka? Właśnie, że gdyby pozostał w ziemi Izraela, ludzie nazwaliby go Elimelek, przywódca i wielki mędrzec. Jednakże, gdy utracił cały swój dobytek i przebywał w obcej ziemi, był znany już tylko jako mąż Noemi, ona była bardziej znana od niego. To też jest ważna uwaga tego żydowskiego komentarza do księgi Rut, bo pokazuje, że właśnie ym, nasza księga jest pisana z perspektywy kobiecej. To znaczy, wyraźnie zwraca uwagę, że główną bohaterką tu będzie Noemi, tak? że Elimelek był kim? Był mężem Noemi. To ona tu jest, jej imię pada tu dużo częściej, ona tu będzie dużo ważniejsza. Księga z jednej strony. Koncentruje się na kobietach, a z drugiej strony można powiedzieć, przyjmuje opcję na rzecz kobiet. Nawet pojawiła się gdzieś tam w historii egzegezy hipoteza, że tą księgę napisała kobieta, co jest mało prawdopodobne, ale tak czy inaczej, yy, niezwykła, niezwykła księga. Przejdźmy do ostatniego wersetu, który chciałbym dzisiaj omówić, bo te pierwsze pięć wersetów, one zamykają nam tą historię, dokańczają nam jakby ten wstęp, bo tutaj mamy klasyczne wzorce antyczne i bliskowschodnie, gdzie mamy wprowadzoną czas. Akcji, miejsce akcji, głównych bohaterów, i mamy zawiązaną akcję, czyli no właśnie ten główny dramat, można powiedzieć, który tu się dokona, bo te pierwsze wersety, co mówią, że nie tylko zmarł Elimelek, ale że również zmarli jego synowie. Kiedy wzięli sobie za żonę Orpę i Rud, prawda, te dwie Moabitki. Nie wiem, czy autor tutaj pije do tego, że właśnie ożenili się z Moabitkami, co już było w jego oczach grzeszne. Być może tak, chociaż księga pokazuje Rut, Moabitkę, jako fantastyczną postać, niezwykle pozytywną osobę. Czy po prostu tak ta księga jest ułożona, tak ta narracja jest ułożona, że nie tylko umiera Elimelek, ale właśnie zaraz umierają ci dwaj synowie. Więc z jednej strony nasz narrator. Ma wybitną zdolność w uśmiercaniu kolejnych mężczyzn, bohaterów tej opowieści, a z drugiej strony na scenie pozostają trzy kobiety: Noemi i właśnie te dwie synowie Orpa i Ród. I oczywiście na scenie pozostaje ten ogromny dramat, który się tutaj dokonał, bo tak naprawdę całym clou rozpoczęcia tej historii będzie właśnie ten dramat, Noemi, można powiedzieć porażka Noemi, czy, czy w ogóle porażka y, tej całej wyprawy. tak? Oni wyszli w poszukiwaniu życia, w poszukiwaniu pożywienia. Y, umiera Elimelek, umierają jej synowie, chociaż ci synowie, księga w czwartym wersecie powie, że mieszkali w Moabie przez około 10 lat. Tutaj mamy, tak, eser Shanim. tu się pojawia ta formuła, czyli około 10 lat, co po pierwsze oznacza, że oni, wydaje się, że w miarę dobrze zintegrowali się ze społecznością Moabitów, bo nie tylko wzięli sobie żony Spośród córek moabickich, ale jednocześnie mieszkali tam bardzo długo. A po drugie pokazuje to, że znowu ten plan, by pójść tylko na chwilę, przeczekać głód, no nie do końca tutaj jest realizowany. To znaczy oni wyraźnie no, osiedli na stałe, osiedli na stałe w Moabie kiedy umierają ci synowie, zostaje Noemi z tymi dwoma swoimi synowymi, czyli z Orpą i Ród. I można powiedzieć, że ten dramat rozpoczyna tutaj punkt zwrotny w całej historii. To znaczy z jednej strony możemy powiedzieć, że sytuacja jest rzeczywiście beznadziejna i no, kompletne fiasko poniosła ta wyprawa i ta rodzina, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że właśnie to jest to Boże spojrzenie, czy takie biblijne spojrzenie na takie trudne dzieje, że tam, gdzie dokonuje się jakaś trudna sytuacja, tam często jeszcze większa okazuje się jakaś boża interwencja, boże działanie. Święty Paweł powie, że tam, gdzie jest większy grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. A tak naprawdę chodzi mi tu jeszcze o co innego, żeby pokazać, jak ta księga jest zbieżna z księgą Hioba. Tylko tutaj znowu to przeżywa kobieta. Nie? To jest niesamowite, że tak w świecie scentralizow męsko scentralizowanym, patriarchalnie ustawionym, rzeczywiście tutaj mamy fantastyczne bohaterki kobiece. I Noemi, można ją coś śmiało porównać do postaci Hioba, nie? człowieka, który rzeczywiście traci wszystko, co ma najważniejsze w życiu, ale to jednocześnie staje się jakimś nowym, można powiedzieć, zwrotem w całym jego życiu i podobnie będzie w historii Noemi. To właśnie ten trud tutaj opisany stanie się, można powiedzieć, taką trampoliną do zupełnie nowych wydarzeń. Tak? Dla autora biblijnego będzie to coś, co sprawi, Coś, co dla niego jest najważniejsze, czyli narodziny króla Dawida, tak? narodziny mesjańskiego króla Dawida, a tak jak powiedzieliśmy, to właśnie narodziny czy pochodzenie Dawida <laughs> z rodziny moabickiej, czy przynajmniej w części moabickiej, Boza Boos i, i Ród, no, stanie się pretekstem w ogóle do napisania tej księgi dla konieczności usprawiedliwienia wobec każdego Izraelity. Co to za skandal, co tu się wydarzyło, że największy król Izraela, król mesjański, założyciel dynastii, prawda, królewskiej w Judzie, w Jerozolimie, posiada korzenie moabickie. Tak sięga, bardzo pięknie będzie to wyjaśniać, a ten, ta pierwsza część, te pierwsze pięć wersetów, chociaż wprowadza nas w duży dramatyzm sceny, a zwłaszcza dramatyzm pięknej postaci, jaką jest Noomi, to właśnie to jest to biblijne spojrzenie, że w tym dramatyzmie już widać światło w tunelu, już widać jakąś iskierkę, że tutaj rozpocznie się jakieś wielkie działanie Boga. Ale o tym opowiemy sobie w kolejnych odcinkach, bo tak jak powiedziałem, Księga Rut jest na tyle wielka, chociaż jest malusieńka treściowo. Tak? To jest 85 wersecików, ale będę chciał poświęcić jeszcze jej ze dwa, może trzy odcinki, bo warto tej wdzięcznej, niezwykle barwnej, ciepłej opowieści szerzej się przyjrzeć. Pozdrawiam, do, do usłyszenia następnym razem.